Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie w zasadzie kultura, społeczeństwo, generalnie jak wyglądał świat na przełomie XIX i XX wieku. Czyli tak naprawdę tutaj głównym takim motywem będzie pojęcie La Belle Époque, czyli z francuskiego piękna epoka. To określenie było stosowane no, głównie w odniesieniu do właśnie drugiej połowy końcówki XIX wieku w Europie Zachodniej, bo w Stanach nie moglibyśmy mówić tutaj o La Belle Époque, kiedy Stany w zasadzie regenerowały się przez długi ten okres czasu po wojnie secesyjnej, dopiero później był taki duży wzrost. Ale właśnie wtedy Europa Zachodnia przeżywała jakby kwiat swojej historii, czyli rozwijała się bardzo szybko kultura, nauka, zwiększały się dochody ludzi, przeciętny dochód na jednego mieszkańca w latach 1890-1913 wzrósł o około 100%, czyli mieliśmy znaczną poprawę bytu każdego obywatela. Wtedy bogaci ludzie mieli czasu więcej na zabawy, w zasadzie głównie tym się zajmowali, na zabawy, jakąś kulturę, grę w karty. W tym czasie mieszczanie starali się, klasa średnia też się starała na takie właśnie tego typu zachowania u siebie wykreować, ale też musieli pracować. No ale nawet w klasie niższej widzieliśmy dużą poprawę, jeśli chodzi o życie. Oczywiście najbogaci mieszkali w pałacach, klasa średnia mieszkała najczęściej w kamienicach, wynajmowane mieszkania, klasa niższa już w takich większych masowych osiedlach. No ale La Belle Époque, dlatego, bo Europa przeżywa swój rozkwit, powstają imperia kolonialne, które na razie nie prowadzą do żadnych wielkich wojen, państwa się bogacą, społeczeństwa się bogacą, jest taki okres po prostu olbrzymiej prosperity, wszystkie problemy są łatane w zasadzie przez kolejne przez kolejne wynalazki, czyli poprawia się stan życia, ale o tym wszystkim jakby w szczegółach zaraz sobie jeszcze powiemy. Jest to także okres olbrzymiego wzrostu ludności, czyli widzimy od połowy XIX wieku do początku XX wieku na przykład Austro-Węgry z 33 milionów wzrosły do 51. Rosja tutaj dominuje z 66 do 142, tylko tutaj należy także wziąć pod uwagę jej ekspansję dalszą na wschód. USA z 30 do 92, oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę imigrantów. I Wielka Brytania, to jest akurat ciekawostka. Większość osób oskarża właśnie kapitalizm jako fatalny ustrój, który doprowadził do dzieci, które pracują w fabrykach i tak dalej. Ale warto wspomnieć, że wtedy był olbrzymi wzrost ludności, przyrost ludności. No i w momencie, kiedy no, trzeba nagle zapewnić byt znacznie większej ilości osób, no zatrudnia się nawet dzieci. Było to oczywiście okropne, ale pozwoliło Wielkiej Brytanii z 22 milionów wzrosnąć populacyjnie aż do 41. Czyli jakby warto sobie wspomnieć, że to także miało jakby swoje, ten kapitalizm miał swoje także duże zalety, pomimo że czasem mogłoby się wydawać to na pierwszy rzut oka okropne. No przede wszystkim, jednak w XIX wieku mamy rozwój medycyny i higieny, bo poprawia się ogólny stan zdrowia w Europie Zachodniej. Czyli na przykład w końcu XIX wieku w Paryżu zaczęto używać pierwszych inkubatorów dla noworodków, które pozwalały utrzymywać stałą temperaturę dla dzieci, przez co więcej wcześniaków mogło przeżyć. Wynaleziono m.in. szczepionkę przeciwko wściekliźnie przez Ludwika Pastera, wprowadzono antyseptykę w chirurgii przez Józefa Listera, czy na przykład odkryto promienie rentgena, czy promienie X, jak wtedy je nazywano, przez oczywiście kogo? Wilhelma Rentgena. To akurat miało miejsce w 1895, to jest jedna z takich dat, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Nie będziemy sobie zapisywać każdej poszczególnie, bo zresztą zamieściłem na dole pod filmikiem link do Wikipedii, gdzie jest lista jakby wszystkich wynalazków, odkryć. Jak ktoś jest ciekawy, może ją prześledzić. Myślę, że bez sensu jest to wszystko notować. 1895 mamy promienie X. Promienie X. Nie muszę mówić, że oczywiście one doprowadziły do rewolucji, jeśli chodzi o chirurgię. Także wprowadzono coraz więcej painkillerów, czyli środków znieczulających.
Przez to można było bardziej przeprowadzać dłuższe, bardziej skomplikowane operacje, a także no, same leki się ulepszyły. Na przykład zaczęto stosować coś, co nam się wydaje teraz podstawą, czyli aspirynę. No i przez to szpitale naprawdę zaczęły leczyć ludzi, gdyż wcześniej były utożsamiane głównie ze śmiercią, a teraz szpital stał się miejscem, gdzie naprawdę leczono. No i przez to wzrosła potrzeba na pielęgniarki, które wcześniej w zasadzie były to tylko siostry zakonne, które pomagały w szpitalach, teraz pojawił się właśnie taki zawód pielęgniarki. No ale same też miasta stały się znacznie bardziej higieniczne. Przede wszystkim nastąpiła rozbudowa wodociągów, kanalizacji, przez co na przykład umożliwiło to rozwój hutnictwa i obniżenie cen rur żeliwnych. Częściej też ulice były sprzątane, jak widzimy tutaj na zdjęciu. No, pomimo, że często nie były one wciąż brukowane, to jednak starano się dbać coraz bardziej o porządek. Także znaleziono metody na wypalanie taniej cegły, przez to domy mogły być porządniejsze, budowane z cegły, a nie na przykład wcześniej dominujące domy z drewna, które na przykład często kryte też słomianą strzechą stawały się siedliskami dla życia różnych szkodników, na przykład szczurów czy też pcheł. Dlatego miasta po prostu znacznie się poprawiły, jeśli chodzi o stan samej higieny. Rozwijała się także oświata. Przede wszystkim w wielu krajach wprowadzono przymus edukacji. Oczywiście w większości była to edukacja podstawowa, czyli nauka czytania i pisania. Państwa w większości zachodnie zaczęły wprowadzać dużą ingerencję, jeśli chodzi o program nauczania, sprawdzanie kompetencji nauczycieli. Przez to w niektórych państwach, jak na przykład Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii czy Holandii, analfabetyzm prawie całkowicie zanikał. No, w Stanach Zjednoczonych na przykład przymus edukacji nakładał się tylko na ludność białą, przez co pod koniec XIX wieku było tam w zasadzie 5% białych analfabetów, ale już kolorowych 40%. No, ingerencje były też różne, na przykład Francja wyeliminowała całkowicie religię ze szkół, czyli, no, co było poniekąd skutkiem już wcześniej pomysłów z rewolucji francuskiej, ale wciąż był problem, że większość osób nie mogło już dalej jakby brnąć w edukację, w jakieś już wyższe szkoły, jak często na przykład gimnazja wtedy były taką wyższą szkołą, znaczy w sensie nie były uniwersytetem, ale w sensie dalszym poziomem edukacji, czyli właśnie uniwersytet było to już wciąż dostępne raczej dla najbogatszych, no ze względu na po prostu potrzeby opłaty takiej edukacji. No tutaj, jeśli chodzi o wyższe uczelnie, królowała Wielka Brytania, miała ich aż 15. Co ciekawe, Japonia była tuż za nią, miała 13. No, zupełnie to inaczej wyglądało, jeśli chodzi o Amerykę Południową, jakieś kolonie i Europę Wschodnią. Tam nadal był duży analfabetyzm, na przykład w samej Rosji jeszcze na początku XX wieku aż 40% analfabetów, dopiero tak naprawdę komunizm to zmienił. To akurat z takich plusów komunizmu. Jeśli chodzi o, jeszcze nawiązując do powszechnego obowiązku szkolnego, to niektóre państwa oczywiście miały to wcześniej. Pewnie pamiętacie, chyba wspominaliśmy to na jednej z lekcji. Prusy w 1763 roku wprowadziły powszechny obowiązek szkolny, no ale następne państwa już znacznie później, czyli na przykład Szwecja w 1742, a Francja w 1882, czyli znacznie, znacznie później. Ale co się wiązało z tymi przemianami społecznymi? Mówiliśmy, że pielęgniarki, tak, ale pojawił się coraz większy ruch kobiet, które żądały emancypacji, czyli chciały, jakby to możemy sobie trochę przesunąć. Widzimy tak, jak mniej więcej wyglądały miasta europejskie. No i tutaj przechodzimy do na przykład takiego salonu troszeczkę wyższych sfer. Ludzie się właśnie lubili tak spędzać czas, spotykali się na kulturze, przez to był też rozwój no, muzyki, filozofii i tym podobnych, bo to w takich momentach zazwyczaj tego typu zabawy się rozwijają. No ale wróćmy do tego tematu emancypacji. Przede wszystkim już pierwsze pomysły emancypacji pojawiały się w trakcie rewolucji francuskiej, pamiętamy, 1789. Wtedy jednak one zostały zlekceważone, a przywódczynie Olympe de Gouges, Jakobini ścięli na gilotynie za próbę wprowadzenia deklaracji praw kobiet i obywatelki.
To jest taka ciekawostka. Jedynie tak naprawdę takie kobiety z tych wysokich klas, tak jak widzimy tutaj w sumie na tym obrazie, mogły się w jakiś sposób samorealizować, gdyż no, stać je było na to, żeby na przykład jej rodzina jej ufundowała na przykład edukację muzyczną i tym podobne, ale też były właśnie pewne kierunki, które tylko kobiety powinny wybierać. Uważano, że inne pewne zawody po prostu kobietom nie przystoją, przez co tak naprawdę kobiety z tych niższych sfer były przez całe życie komuś podporządkowane. Najpierw jest to ojciec, później jest to mąż i w zasadzie na końcu kończyła kobieta wychowując dzieci, zajmując się przez to robotami głównie związanymi z pobytem w domu, czyli gotowaniem i szyciem. W Niemczech było określenie 3K, czyli to było 3K, to było Kirche, Kinder, Küche, czyli po prostu kościół, dzieci i kuchnia. Możemy to sobie zapisać 3 razy K. No napiszemy sobie tylko już po polsku, żebyście się, no to tak pewnie większość z was nie pamięta. Kościół, dzieci, kuchnia. Wiem, że to nie pasuje, tak? Ale dzieci, kuchnia. Czyli Kirche, Kinder, Küche. Kobiety także powoli zaczęły jakby przez rozwój przemysłu być wykorzystywane. Znalazły pracę właśnie tam, gdyż było potrzeba jak najwięcej rąk do pracy. Czyli na przykład zaczęły się pojawiać we włókiennictwie. Później coraz więcej z nich było nauczycielkami w szkołach podstawowych. Przez to zwiększał się ich także dalszy dostęp do szkół, możliwość studiowania na uniwersytetach. No i to wszystko sprawiało, że kobiety chciały coraz większych praw, no bo jeśli później się już edukowały, zostawały lekarkami, prawnikami, naukowcami, to dlaczego nie mogły mieć żadnych praw politycznych? No, w sumie w takim samym stopniu udzielały się społecznie jak mężczyźni. No i domagały się więc one wtedy emancypacji, czyli po prostu zrównania w prawach z mężczyznami. Za to w krajach anglosaskich takie zwolenniczki walki o prawa kobiet nazywano sufrażystkami. Szczególnie w okresie, jak mówiliśmy sobie, wojny secesyjnej, był wtedy właśnie silny ruch sufrażystek, które chciały zrównania praw. Jak też walczono o zniesienie niewolnictwa i tak dalej, to one widziały szansę na zmianę społeczną dla siebie. Tutaj szczególnie taką ważną postacią była Emmeline Pankhurst. Możemy sobie ją zapisać w sumie. Emmeline Pankhurst. To jest ciekawe, co wtedy się działo. To jest w ogóle na temat emancypacji można by napisać zupełnie, znaczy moglibyśmy zrobić zupełnie o tym osobną lekcję, gdyż na przykład w Wielkiej Brytanii były takie praktyki, że te działaczki sufrażystek po demonstracjach, w których często biły się nawet z mężczyznami, walcząc o swoje prawa, były zamykane w specjalnych szpitalach, gdzie na przykład je przymusowo karmiono. No tam się straszne rzeczy w sumie działy i to wszystko tylko dlatego, bo nie chciano kobietom dać prawa wyborczym, bo uważano, że nigdy nie mogą być zrównane z mężczyznami. No zresztą powszechny był wtedy pogląd w XIX wieku, że po prostu kobieta jest zbyt emocjonalna, za bardzo się zawsze kieruje emocjami, dlatego nie powinna mieć takich samych praw jak mężczyzna, bo w pewnym sensie po prostu jest istotą w niektórych aspektach. No, mężczyźni niekoniecznie uważali, że gorszą, ale inną w znacznym stopniu i dlatego pewnych praw powinno się im zabronić. No ale w 1903 roku właśnie ta Emmeline Pankhurst, która już wcześniej działała, utworzyła Społeczną Polityczną Unię Kobiet. 1903. Społeczna Polityczna Unia Kobiet. Polityczna Unia Kobiet. Dzisiaj tak piszemy sobie na obrazkach, uznałem, że będzie ładniej, jak będzie tak bardziej to wszystko zapisane. Była to w zasadzie organizacja bojowa, która też właśnie często walczyła z policją, wybijała szyby. Ale metody te były różne i z czasem kobiety zaczęły dostawać prawa. Pierwszym takim miejscem był stan Wyoming.
A pierwszym tak naprawdę krajem było jedno z brytyjskich dominiów, czyli Nowa Zelandia. Przykładowo w Polsce nigdy nie było jakby problemu, no Polska była pod zaborami, a w 1918 roku od razu wraz z odzyskaniem niepodległości kobiety zyskała prawa wyborcze. W samej Wielkiej Brytanii, gdzie Emmeline działała, prawa wyborcze zostały przyznane w 1918 roku kobietom. W Rosji, no tak jak rewolucja była październikowa w 1917, jednym z takich wcześniejszych krajów była Australia 1902, czyli jakby te dominia brytyjskie, tutaj widzimy Zelandia, Australia. Nowa Zelandia 1893, jeśli was to ciekawi. Wyoming to było 1868, ale to sobie zapiszmy 1893. To są pierwsze w całym państwie przyznane prawa wyborcze, czyli prawa wyborcze kobiet w Nowej Zelandii. Prawa wyborcze kobiet w NZ, czyli Nowej Zelandii. No ale nawet ten stan kobiet, które niekoniecznie im zależało na prawach wyborczych, strasznie się polepszył. Przede wszystkim przez nowe wynalazki, takie jak kuchnie gazowe, odkurzacze czy pralki. Także warto wspomnieć, że jeśli chodzi o kobiety, że upowszechniała się antykoncepcja. I różne środki antykoncepcyjne. No tutaj to już wcześniej, w sumie na początku XIX wieku były znane, na początku wełniane, na przykład kondomy, które się prało. Takie ciekawostki, możecie sobie o tym w internecie poczytać. W sumie już sam Casanova, ale to jest XVIII wiek, to trochę w sumie, trochę źle wam powiedziałem, już te prezerwatywy istniały już znacznie wcześniej, ale już na przykład właśnie sam Casanova no, je stosował, ale jakby w XIX wieku to się wszystko zaczęło upowszechniać, przez co zmniejszała się liczba urodzeń, szczególnie w zamożniejszych, jakichś bogatszych rodzinach, w których jakby był do tego większy dostęp i jakby chciano na to wydawać w ogóle pieniądze. Przez to zmniejszała się też liczba mieszkańców, na przykład we Francji w przededniu I wojny światowej zmniejszyła się ilość mieszkańców. Jeszcze wracając do na przykład do prawa wyborczego kobiet, no niektóre państwa też zrobiły to bardzo później, na przykład Szwajcaria w roku 1972 dopiero przyznała prawa wyborcze kobietom, a jeden kanton, Appenzell, przyznał je dopiero w 1989 roku. Czyli widzimy, że jakby postęp nie zawsze szedł na równi z tym właśnie prawem wyborczym, ale jakby jednym z takich świetnych przykładów, tutaj widzimy reklama Coca-Coli, która została, zresztą Coca-Cola została wynaleziona w roku 1886, 1886, tutaj wejdę na białe pole, Coca-Cola. Czyli widzimy też rozwój tego kapitalizmu, przemysłu, wiele rzeczy, które tak naprawdę dzisiaj, w dzisiejszym świecie nas jakoś dotykają, jak na przykład agencja Reutersa, to wszystko powstało w drugiej połowie XIX wieku, akurat agencja Reutersa w 1851. Wtedy, w drugiej połowie XIX wieku, upowszechniły się bardzo te gazety, takie tanie gazety pisane, jakby chęć ludzi w ogóle do jakichś newsów, tak zwanych, tak, wiadomości, tak dalej. Wtedy to się wszystko zaczęło pojawiać, czyli jakby pojawiały się takie podwaliny nowoczesnego, zachodniego świata współczesnego. Przykładem świetnej emancypacji kobiet jest Marie Skłodowska-Curie, która zresztą jest z jedną jakby najwybitniejszych w ogóle kobiet całej tej epoki. Pracowała we Francji i dostała w 1903 roku pierwszą Nagrodę Nobla wraz z mężem. Była też pierwszą kobietą, która takową dostała. Było to za odkrycie radu i polonu. Polon oczywiście odkryty na cześć, znaczy nazwany na cześć Polski. Możemy sobie zapisać 1903 pierwszy Nobel, tak w skrócie. 1903, ale to było z mężem. 1903 pierwszy Nobel. Pierwszy Nobel. W ogóle ciekawa postać. Warto o niej poczytać, jak dostawała później katedrę na Sorbonie. No, niektórzy byli oburzeni po prostu, dlaczego kobieta przyjmuje tak ważne obowiązki i tak dalej. A w 1911 roku dostała Nobla z chemii. Drugi Nobel to będzie za swoje dokonania. Czyli ona tak naprawdę jest też matką pojęcia radioaktywności i tym podobnych rzeczy, że ona w ogóle szkodzi ludziom. Wcześniej, na przykład, jak się zajmowano na przykład pierwiastkami radioaktywnymi, no nie noszono żadnej ochrony i tak dalej. Ona sama poczuła to na swoim zdrowiu, że ją to radioaktywność dotknęła. Co ciekawe, w 1897 roku rodziła jej się córka Irene.
która została późniejszą laureatką Nobla z chemii, która była w zasadzie drugą kobietą, która dostała ten tytuł. Czyli widzimy rodzina dość inteligentna. A sama Skłodowska-Curie była pierwszą osobą na świecie, która dostała w zasadzie dwie nagrody Nobla. No, wybitna postać, jeśli chodzi o polską naukę. Często uważano ją za francuskę, co jest oczywiście błędem, a zawsze podkreślała jakby swoją polskość. I to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część naszego filmiku. W drugiej części jakby będziemy kontynuować nasz temat. Także do usłyszenia i do usłyszenia, tylko raczej się nie zobaczymy. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.